te powołania na mecze z Czarnogórą i z San Marino były jednak zaskakujące. Kiedy rozmawialiśmy kilka godzin po tym, jak rozesłał pan tę listę, to powiedziałem, że zrobiłem szerokie oczy, bo naprawdę nie spodziewałem się, że pan weźmie tylu młodzieżowców. No to zasadnicze pytanie. Kogo ze starszyzny pominęliśmy? Skoro wzięliśmy tylu młodzieżowców, to ktoś musiał być pominięty. No, część tych zawodników doświadczonych znalazła się na liście rezerwowej. Ale dzisiaj są. Dzisiaj teraz są. Na tej liście został Perkis, Grosicki, Matuszczyk Perkis, i sobie. Perkis kontuzjowany, Grosicki nie gra w ogóle w tej chwili. Sobie, który miał przygotowane powołanie w niedzielę rano. Jesteśmy w trakcie ustalania, jak groźna jest ta kontuzja, ale prawdopodobnie pojawi się u nas, aby dochować pewnych procedur. I to wszystko. Ale pan to potraktował jako zarzut? Nie, bo tu ciągle dyskutujemy... Bo ja wręcz przeciwnie, traktuję to jako wielką selekcjonerską odwagę, że na tak ważny mecz trener rzuca tych, którzy absolutnie się wyróżniają. Nie wiem, w przypadku Pawłowskiego w naszej lidze później wyjechał do Hiszpanii, w przypadku... No Wszołka nie można tego samego powiedzieć, no bo to nie jest gracz, który w ostatnim czasie by regularnie występował. No ale mimo wszystko, no są to piłkarze, którzy... No to jeżeli to zostało odebrane w sposób taki, że było zdziwienie i trochę zaskoczenie, okej, ale dla mnie to nie było aż takie zupełnie dziwne te powołania tych młodych zawodników, no bo to oni wyróżnili się w meczu z Turcją, od jakiegoś czasu robią systematyczne postępy i myślę, że to jest ta nowa generacja, która nadchodzi, która z jakimś czasem no, będzie stanowiła o sile tej naszej reprezentacji. Ale wie pan, że jest też druga strona medalu tych powołań. To znaczy? No rozpętuje się dyskusja, czy aby trener Waldemar Fornalik nie powinien wziąć pod uwagę też interesu młodzieżówki. I czy aby nie zabrał, bierzemy, nie osłabił tym bierzemy. Samym reprezentacji Marcina bierzemy, Dorny. Bierzemy. Dobrze, że ta kwestia została poruszona, bo nie zostało to odpowiednio uwypuklone. Naprawdę te no pan to mówił, że konsultacje były. To panu powiedziałem, natomiast nie we wszystkich mediach to się ukazało, że siedzieliśmy wspólnie, dyskutowaliśmy na temat powołań Marcina szczególnie, bo ja powiedziałem, jakich zawodników chcę powołać i też ustalaliśmy, że w trakcie zgrupowania będą przetasowania. Natomiast rozpoczynają zgrupowanie ci zawodnicy u nas. Dzisiaj w świetle problemów, jakie nas dotknęły, nie wiem, czy będą i jakie będą te przetasowania, bo wypadło nam trzech ofensywnych zawodników, czyli Milik ma kontuzję Kosecki i ma kontuzję Artur Sobiech. Więc no tu pytanie, będziemy obserwować to wszystko w trakcie zgrupowania i będziemy podejmowali decyzje, ale konsultacje, ustalenia były wspólne. To nie jest tak, że działamy w oderwaniu od reprezentacji młodzieżowej. Wiemy, że dla nich to jest ważny, ważne są te eliminacje, ważny turniej, no ale my gramy w tym momencie chyba najważniejszy mecz.